Dlaczego uważasz, że dzisiaj w obecnej sytuacji gospodarczej ważne jest, by ludzie zaczęli myśleć o robieniu w życiu czegoś innego? Trzeba się przebudzić z różnych powodów. Pewna praca to już raczej żart. Plany emerytalne, fundusze inwestycyjne, podobnie. Jeśli myślisz, że one są bezpieczne, to pewnie wierzysz też w zajączka wielkanocnego. Możesz się na mnie złościć, ale ktoś ci po prostu sprzedał swoje usługi finansowe. Fundusze inwestycyjne są ryzykowne dla twojej przyszłości finansowej. Jeśli myślisz, że wciąż będą istniały, jeżeli swoje życie opierasz na wzlotach i upadkach akcji na giełdzie. Cóż, tu w grę wchodzi twoja emerytura. Co się stanie, jeśli giełda się załamie, kiedy będziesz miał 85 lat? Nie masz nad tym kontroli. Nie mówię, że fundusze inwestycyjne są złe, ale mówię, że nie są bezpieczne, nie są rozsądną opcją. Ja nie oparłbym na nich swojej finansowej przyszłości. Wciąż powtarzam, że jeszcze nigdy w historii świata nie było tak wielu ludzi, którzy uzależnili swoją emeryturę od giełdy. To jest szalone. Czy myślisz, że będzie istniała opieka społeczna, która się tobą zajmie? W takim razie także wierzysz w zajączka wielkanocnego. A co z opieką medyczną, która kosztuje cię najwięcej? Wielu ludzi staje później w takiej sytuacji. Jeśli masz pieniądze, żyjesz, a jeśli nie, to umierasz. To już ma miejsce w wielu krajach świata. Istnieje zbyt wielu ludzi, którzy są słabi i oczekują, że rząd lub ich pracodawca się nimi zaopiekuje. Uważam, że nadszedł czas, by się przebudzić. Być może to, co mówię, brzmi w twoich uszach niegrzecznie i ostro. Ale taki świat właśnie dziś dostrzegam. Zahartuj się i stań się bystrzejszy. Oto co zalecam. I właśnie to bardzo wielu ludziom oferuje marketing sieciowy. Daje im okazję poprawy ich sytuacji finansowej. Pracę w sieci określasz jako franchising osobisty. Czy możesz wytłumaczyć, co przez to rozumiesz? Powiedzmy sobie najpierw o franchisingach. Wspomniałem, że mojego ojca, gdy miał 50 lat, zwolniono z pracy. To mnie bardzo zmotywowało. Kiedy widzisz, że twój ojciec zostaje zwolniony z pracy, umieszczony na czarnej liście lub że nim dyrygują, to zmienia twoje myślenie. Mój ojciec odebrał swoją odprawę emerytalną i kupił za to jeden z tych franchisingów, na których nie można stracić. Był on związany z lodami. Nie będę wymieniał nazwy, ale był to bardzo znany franchising, wciąż obecny na rynku. Słynny franchising z lodami, na którym mój ojciec wszystko stracił. Franchising ci nie pomoże, jeśli nie posiadasz hartu ducha, aby przetrwać w świecie kwadrantu B. Marketing sieciowy ma tę przewagę nad franchisingiem, że tu się wszystko obraca wokół człowieka, ale najpierw ten człowiek musi stać się silny. Kwadrant B nazywam polem ogniowym. Gdy jesteś w kwadrancie P, oczekujesz, że ludzie będą cię chronić. Mój szef będzie mnie chronił, związki zawodowe, ale wejście do kwadrantu B jest jak wejście do świata rekinów, niedźwiedzi i goryli. Dlatego nazywam to polem ogniowym. Jeśli nie wiedzie ci się w kwadrancie B, bum i po tobie. Jesteś najsłabszym ogniwem, cześć. Kwadrant B nie jest sprawiedliwy i nie ma tu równości. Spotkałem ludzi, którzy mówią, podcinam sobie żyły, modlę się, dobrze mi szło w szkole, jestem dobrą osobą. Nieważne, rekiny i tak cię dopadną. Tu nie ma żadnej ochrony. A więc kwadrant B jest związany z hartowaniem się w sferze mentalnej, emocjonalnej i duchowej. I we franchisingu to jest najważniejsze. Firma działająca w marketingu sieciowym, jeśli jest wartościowa, zrobi wszystko, co w jej mocy, aby zahartować cię na tyle, byś wytrzymał rygor kwadrantu B, abyś stanął na własnych nogach. W swoich książkach napisałeś, że marketing sieciowy wyrównuje szanse w grze. Podobają mi się równe szanse, bo kiedy pracowałem dla Xeroxa, nie otrzymałem awansu, gdyż nie miałem dyplomu MBA. Cóż za niedorzeczność. Byłem najlepszy w sprzedaży, ale nie mogłem brać udziału w grze. Bogaty ojciec zwykle mówił, jeśli chcesz wspinać się po drabinie korporacji, będziesz miał problem. Widok jest zawsze taki sam. Kiedy spojrzysz w górę, widzisz nad sobą wielki, tłusty tyłek. Ludzie nad tobą nie zamierzają poruszać się szybciej, a ty ich nie możesz wyprzedzić, bo każdy z nich ma kogoś nad sobą. Nawet jeśli bardzo dobrze radziłem sobie w sprzedaży, niewiele to zmieniało, bo gdy spojrzałem w górę, miałem nad sobą tylko wielki tyłek. Nie tego oczekiwałem. Za to w marketingu sieciowym, jeśli masz osiągnięcia, otrzymujesz zapłatę, a jeśli nie masz wyników, nie ma zapłaty. Jeśli to ci się nie podoba, ten biznes nie jest dla ciebie. Jest takie powiedzenie, pieniądze mówią, a reszta tylko chodzi. Właśnie to podoba mi się.
się w marketingu sieciowym. Nie ma znaczenia twój dyplom wyższej uczelni, rodzina, z jakiej pochodzisz, czy rasa, twoja atrakcyjność, czy cokolwiek innego. Wiemy, że ludzie nie traktują wszystkich jednakowo. Jak jesteś ładny, to masz większe szanse, a jak nieładny, to mniejsze. Ale tutaj naprawdę liczy się tylko to, co robisz. Jeśli ci to nie odpowiada, to nie jest dla ciebie. Ja uwielbiam rywalizację. Są tacy, którzy jej nie cierpią, ale ja ją kocham. Chcę być najlepszy. Nie dlatego, że chcę kogoś pokonać. Przyglądam się moim rywalom oraz innym ludziom, co powoduje, że staję się lepszy. Myślę, że w marketingu sieciowym wszyscy chcą, abyś stał się lepszym. W świecie korporacji nie chcą, gdyż wtedy możesz zagrozić ich pozycji. Zatem jest to całkowicie odmienne środowisko. Co jest normą dla wielu ludzi? Normą jest bycie ostrożnym, wspinanie się po drabinie i czekanie na swoją kolej. Dla mnie to jest nienormalne. Robercie, czy na koniec masz jeszcze przemyślenia, które chciałbyś przekazać? Daj szansę wolności. Miej otwarty umysł. Nie słuchaj znajomych, którzy mają obawy, są nieśmiali i słabi. Najlepsze, co mam, to otoczenie przyjaciół, którzy chcą, abym stał się bogaty. Zachęcają mnie do tego, abym był bogatszy. W rodzinie mojego biednego ojca było wiele osób z wyższym wykształceniem, a nawet stopniem doktora, które miały bardzo złe podejście do pieniędzy, naprawdę. Nie chcę być taki. Bogaci nie wykorzystują ludzi. Wykorzystują ci, którzy wykazują ignorancję dotyczącą finansów i finansowych wydarzeń w świecie. Znajomych mojego ojca nie lubiłem tego, że osłabiali ludzi, mówiąc im, musisz mieć bezpieczną pracę, musisz postępować ostrożnie, nie ryzykuj. Tak naprawdę wykorzystywali strach, zamiast pomóc im przezwyciężyć go. Najlepsze, co mnie spotkało w Wietnamie, to, że nauczyłem się tam panować nad strachem. Zamiast pozwalać, aby zwyciężał we mnie tchórz, pozwalam zwyciężać temu odważnemu. Myślę, że w tym wciąż zmieniającym się świecie, gdzie to, co nienormalne, stało się normą, naprawdę musimy stać się silniejsi. Myślę, że to właśnie umożliwia nam marketing sieciowy. I najważniejsze, czy myślisz, że marketing sieciowy jest doskonałym biznesem z kwadrantu B? Dla niektórych ludzi, nie dla wszystkich. Bogaty ojciec powtarzał, że gdyby zdobycie bogactwa było łatwe, każdy byłby bogaty. Myślę, że odpowiedź na to znajdziemy w swoim sercu, w duszy. Kiedy mnie ktoś pyta, dzięki czemu stałem się bogaty, odpowiadam, że nie chciałem, by ktokolwiek mówił mi, co mam robić. Pragnąłem wolności tak bardzo, że nie potrzebowałem bezpieczeństwa pracy na etacie. Potrzebowałem finansowej niezależności. To jest palące pragnienie mojej duszy. Nawet dziś denerwuje mnie, gdy ktoś mówi mi, co mam robić. Jeśli podoba ci się to, że ktoś mówi ci, ile możesz zarobić, to marketing sieciowy nie jest dla ciebie, naprawdę. Ale ja tego nie znoszę. Bardzo chcę być wolny i dlatego walczyłem w Wietnamie. I moim zdaniem właśnie o to ludzie walczą teraz. Wolność wyboru tego, gdzie chcemy żyć, jak chcemy myśleć i co chcemy robić. I właśnie to wszystko umożliwia wielu ludziom marketing sieciowy. Wierzymy, że z zainteresowaniem wysłuchałeś wywiadu z autorem bestsellerów, multimilionerem i przewodnikiem po świecie finansów, Robertem Kiyosaki.